Moi drodzy, zanim przejdziemy do niespodzianki, to pokażę wam nową koszulkę, która już jest na ekipa.pl. Więc uwaga, wygląda ona tak. Proszę bardzo, taka przecięta ekipa, więc wpadajcie na ekipatonosik.pl po właśnie taki wzór, który był inspirowany marką Supreme, a Supreme zrobił znowu kolekcję, kolaborację z Corps de Garçons. To jest właśnie inspiracja nasza, tak to wygląda, także jak ktoś chce taką kupić, są zarąbiste te koszulki, to wpadajcie ekipatonosik.pl. Dawaj, 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 chodź, Peter, chodź. Tu jest światło od montażystów, to możemy jakoś stanąć, tak? Ja zostawię też latarkę, żebyście coś widzieli. Słuchajcie, specjalnie wyszedłem z domu, bo jest gruba akcja. Marta ma w ten weekend urodziny. Jest plan, od dawna, żeby kupić jej właśnie na te urodziny świnkę morską, bo ona po prostu kocha zwierzaczki takie małe, ona się rozpłacze ze szczęścia. Świnkę albo chomika ona chciała bardzo. Mamy świnkę, jest ona już zresztą w montażowni, w środku tam, ale myśleliśmy właśnie, czy dać ją jej na urodziny, czy może wcześniej. I wyszło na to, że będzie to dzisiaj, czyli przed urodzinami, trochę wcześniej, dlatego że będzie Marta po prostu bardziej zaskoczona. W urodziny by się spodziewała prezentów i może właśnie jakieś świnki, może jakieś zwierzaczka, bo ona bardzo jej lubi, a tak to będzie bardzo zaskoczona. Więc subskrybujcie kanał, klikajcie w czerwony przycisk do subskrypcji, będzie wtedy na bieżąco z każdym filmem. My już mamy świnkę, mamy już klatkę, Wujaszek zaraz ją przywiezie tutaj i zrobimy na Marcie pranka, żeby to nie było takie proste, że będzie jakby grała w co jest w pudełku. Pewnie widzieliście ten odcinek, gdzie graliśmy w co jest w pudełku, jeśli zgadliśmy co jest w środku, to to wygrywaliśmy. No i Marta będzie myślała, że gra w co jest w pudełku, a tak naprawdę to będziemy po prostu jej w ten sposób dawali świnkę morską. Czyli możemy podejść do montażowni, pokażemy wam tą świnkę morską, jak ona teraz sobie żyje. Także zostawiajcie też łapy w górę, będzie więcej niespodzianek. No to jest coś, co Marta, kurczę, chciała od dawna. Świnka morska, ona będzie serio po prostu rozpłacze się ze szczęścia, mówię wam. No musimy ogólnie uważać, no bo są w domu z mikserem. A tu jest Krzychu. Krzychu, gdzie jest ta świnka? Siedzi se, słodka. Ładna jest. Marta. Patrz, jaki słodziak. Ale jest puchata, ale jest słodka. I słuchajcie, nowe zwierzę w domu ekipy. Niezwykle, ona jest piękna. I ale właśnie, dobrze, bo ona się tak trochę boi. No. Nie będzie chodzić, bo będzie Marta w pudełku ją miała. Będzie musiała zgadnąć, co to jest. Wujaszek zaraz przywiezie klatkę. Krzychu przygotowuje już pudełko, żeby zrobić jednak pranka na Marcie mimo wszystko. Ale bym się już z nią pobawił, tą świnką. Jest po prostu cudowna. Mamy tutaj klatkę. To jest ta klatka wielka, gigantyczna, którą załatwił Wujaszek. Łooo, jaka duża! No. Zdzielił się to pomieści, taka wielka klatka. Na lewej stronie jak zamiast to... miksera. No. Jezu, ale wielka ta klatka. No ja bym się do niej wmieścił. Mogę do niej wejść? Patrz od klatki. O, ale słodka. Maj w klatce. Świat, jak raz. Nie tak. Patrz od klatce, się grał w Zakrat nie jest taki kolorowy. Nie wyjdziesz. Pozdrów dla chłopaków z Zakrat. Ale dwa mini... Siedzi za niewinność. Dwa mini majki by się dowieściły. Marta napisała, że zaraz będziemy wracać z Bonarki, więc... A, to jest jeszcze mamy. Dobra. Tylko nieduże, nie? Dość. Nie, nie. Daj się trochę. No dobra, stop. Teraz się zastanawiam, czy świnki morskie umieją pływać. No, to jest jedzenie. No, tak. Siano je? No, świnki robią cały czas siano, tak jak konie jedzą siano. Ale Vera tutaj słusznie zauważyła, widać, że to jest świnka miksera i Marty, bo zamiast zwykłego jedzenia ma świnkoziółka. Świnkoziółka. Ten mikser będzie z nią tam sobie siedział, nie? Nawet panie w sklepie mówiły, że co my tu będziemy trzymać, żeby świnkę morską, ona... Uuu, coś tam, najszczęśliwsza świnka na świecie. No, to jest Martusia. No. One, a one lubią taki dużo nie, ten? Nie może tego tak, mieć. Świnka Martusia to jest. Martusia. To jest świnka Marty, ale wymyślmy jej na imię. No Marta, Marta, no, tak Martusia? Martusia. Ten dom jest taki piękny. No to jest urocze. To trzeba zbudować. No. Dobra, ja lubię budowanie. Szalone. Ja mam szynszyla, ja wiem jak się zajmować takimi zwierzętami. To nie może tutaj leżeć. Zostaw to, co jest dom. Tutaj. Ale fajny, jak model. Zawsze chciałem składać modele. Ej, ona się na tym zamorduje. Na tym. Nieprawda, będzie chodzić. Chodzi i przechodzi sobie, potem ją przewraca, nie? Jak nie wiem, co się dzieje, nie? Nie musi mieć, ale to jest najszczęśliwsza świnka na świecie, więc nasza ma. Ale ja się spodziewałam, że ta klatka będzie mniejsza o połowę. Ja też, ja może pierwsza raz zrobię taką klatkę na. No bo ja wiem, że nie skończy się na jeden świń, zaraz będą dwie. No pani powiedziała, że najlepiej jakby były dwie. No bo świnki zawsze żyją dwie. No tak. O kurde, szponc. Co zepsułeś? Nie, nie. Ale ona jest wielka ta świnka. Bawiłem się z nią. I robię tak. Nieprawda. Nie, Marta umrze. Marta będzie sama chciała tam z nim mieszkać. Jak się pokusi z nastawia, to będzie wchodzić. 24 godziny ze świnką morską w jej klatce. Patrz, pierwsze kroki, pierwsze kroki. Pierwsze kroki? Oj, ja! Jaka już przeprawa!
ale... jest podobna do Marty. No, mówię, tak sam powiedział Kamil. Jak tak można mówić w ogóle? Bo szukaliśmy takiej, żeby była najlepsza. No, no ja bym przestraszona. No nie ruszaj się, nie palcem. Nie ruszaj się właśnie. Schowaj się. No dobra, czekajcie, zamkniemy tutaj. Jaki słodziak. Ej, już to psu... nie psuj. No się chowaj. Niech sobie psuje jak chce. Nie wiem. Nie traktujmy jej jak niepełnosprawna, no pewnie nie chciała tak. Nie? No, przejdzie sobie. Ale czemu jej to zabrać? Muszę... się skitrała tam. Ale ją przytulił. No. Lepiej właśnie nie. Wyłowił na rączki tak... Wycinamy dziurę na baterię i montujemy ten automiar świetny. Do pudełka naszego, który nam posłuży do prankowania. Śmiga? Skocznia, ta? No i git. A to jest takie maszyna do prankowania komika. No i teraz to wygląda, nie? Mocne to jest. Nice. Marta! Nie, to będzie no. Marta, to będzie mamy całą tą klatkę na stół, tak? Nie. Wychodzimy stąd, no. Co byłeś, świerki? Proszę? Świerki? Tak, tak, bo ja otworzyłem, bo myślałem, że to jest Marta. Halloweenowe świerki. Halloween. O nie, ale się boję. Cześć, do mojego psikusa, dobra? Tutaj też mamy konkurencję dla was, bo mamy takiego przebranego kolegę za zombie. Dobra, także już tutaj wam damy cukiereczki. Proszę, proszę. Już nie ma miejsca. Co, startujemy? No tylko Majek jeszcze zamiecie. A mikser jest? Ja porządek już mam nagrane, bo nagrywaliśmy z przygotowania do tego. Po jednej rzeczy ma każdy, tak? O, jedeczne możemy rozlosować. Dobra. Cała rodzinka. Trawy tylko nie ma oczywiście. Ja się już boję, serio. To jest piękne. Po tym robaku co ostatnio miałam. No, serio, nie roba. Dawaj, dawaj Majkę. Dobrze, więc moi drodzy, wszystko już gotowe. Przygotowaliśmy dla każdego po jednej rzeczy. Jeśli zgadniecie, co to jest za rzecz, tykając tylko swoimi rękami tutaj, no to jest ona wasza. Więc po raz kolejny będzie można wygrać fajne, naprawdę rzeczy. Także co? Ja myślę, że musimy zacząć od Kubusia. Kubuś, dawaj, dawaj. Nie! Ej, dobrze, a co jeżeli mi dajesz jakąś tarantulę? Ale nie, co dajesz gorszego? Ej, tak, nie? O Boże, o Jezu! Dobra, Pades, odwracaj się i lecisz. Jezu! Jest takie przeobale? O Jezu! Nie, podchodź, poczekajcie. O, coś czuję? Czuję coś superackiego. Ej, Boże, nigdy nie czujesz tak dobrze, co to jest? Ja tu wygram, jak... Wygrywasz to. Jest, jakie to jest dobre. Jest... Dobra, okej. Okay. Ale jak nie trafisz, to wyrzucamy. Czekam, patrzę, czy tam nie ma nic ukrytego w środku. Raczej jestem bezpieczny. Tutaj. Co byś, jakaś bazą, doniczka, coś takiego? Oho, tu jest jakaś dziurka. Zaczęło mi się podobać. To na pewno już wiesz. No dobra, wydaje mi się, że to jest taka świnka skarbonka, bo ma dziurkę i tam się rzuca. No to zobacz. Zobacz sam. Odwróć sobie, no. Gratulacje Państwu. Teraz pieniążki z odcinka będziesz mógł zbierać na skarbonki. Ej, to jest dobry pomysł, że sobie wszystko co wybierasz na odcinkach wkładam skarbonki. Dobra, to sobie dam to do szufladki i będzie to w szufladce. Mam swoją szufladę. Kto teraz? Krzygu? Krzygu? No, dawaj Krzyga. Krzygu, stałeś w kolejności. Nie, 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 stanie tutaj tak. Tak, stań, odwróć się i nie patrz. Ej, niedobre. Nie. Jezu, ej, żeby nam za to nie ściągnęli monetyzacji tylko. A co to jest? Jezus Maria! Mój Boże, to jest ostatnia rzecz, którą... Co byś się tu spodziewał, nie? Tak. Serio, nigdy tego nie widziałem, nigdy tego nie dotykałem. Mijasz, bije serce teraz. Czuję takie bicie serca. To się rusza? Zależy. Jak to tkniesz, to się ruszy. No tak podskakuje czasami. Ale to... O. Gibie się trochę, co? Co może być? Nigdy czegoś takiego nie miałem w dłoni. Jak idealnie trafi! To bardzo znajoma mi rzecz. Nie ma, Cycuś wodny. Zobacz. Teraz Marta? Marta, no. Wstań sobie Marta tutaj też tyłem. Wyglądaj. No i lecimy. Bo jak łuki. Idę, idę. O jeż, czekaj. O kurczę, dobra Marta, dawaj. Dobra, Marta. O. Marta, ale powoli, nie? Będę szczerze, ja bym się troszkę bał. Troszkę. Ja też bym się bał. Ej, to jest... Bądź delikatna, Marta. Bo to się Jezu, boję się. Ej, to jest najgorsze ze wszystkich, co tutaj było do tej pory. Jezu, boję się. Ja też bym się bała. No, trochę też bym się bał. Co to było? No dawaj, dawaj, dawaj. Tylko delikatnie, Marta, nie? No to jest pojemnik, nie?
To jest pudełko, ale jakby... Jakieś ręce trzęsą. Zobacz, kot. To jest przerażające, nie wiesz co tam jest w środku. No. Masakra. Lewą ręką bardziej, Marta, lewą. Prawą zostaną. No, lewą ja prawą będzie. Właśnie. Lewą będzie... Lewą. Jezu, to jakiś robak? Nie. Spokojnie, spokojnie. Jakiś... Spokojnie. O nie. O nie. O nie. Co to jest, Marta? Co myślisz? Jakie się ręka część? Boję się, że jak źle powiem, to tego nie dostanę. Ale jak myślisz, co to jest? Zwierzątko. Czyli to nie jest pluszak. Czyli pies, tak? To nie jest pluszak. To pies. Żyje. Ale że żyjące? Tak, bo jest cieplutki. Trzymałem w spodniach, wiesz? Spokojnie, take your time. To jest świnka morska? Niestety, to jest odpowiedź twoja? To jest szczęście. Tak. No to zobacz sobie. No to... Marta! Wszystkiego najlepszego! Wszystkiego najlepszego, to był prank! To jest... To jest prank na dole, chodź do tutaj! Chodź tam, dalej. Chodź tam, Marta, chodź tam! To był prank, Marta, tak naprawdę... Tak naprawdę nie nagrywaliśmy, to jest pudełko, tylko... Schowaj, bo się strasznie jeszcze boi. Ona się boi mega. Przygotowaliśmy... Ale nie widać, że się jej nie spodobało, bo płacze, nie? Trzeba coś innego. Dziękuję. Ale zrobiliście najgorszy prezent. Zawsze chciałem mieć świnkę, skarbonkę, zostać świnkę morską. A daj mnie Martusia, wiesz? Słodka. No, jest słodziakiem. Ja dziękuję bardzo. Jak będziesz ją dobrze karmić, to kiedyś dorośnie i będzie twojego wzrostu. Tak. A to idzie, że dzisiaj byliśmy z Mikołajem w Polsce i oglądałam świnkę, świnki morskie i mówiłam Mikołajowi, zapytaj się Łukasza, czy mogę kupić na urodziny. No także to jest prezent od nas na twoje urodziny, przed twoimi urodzinami, bo większa niespodzianka też i większe zaskoczenie, jak daliśmy ci to teraz. Jej, więc... dziękuję. Czyli to jest git, czy oddajemy? No jest git. Ale mikser będzie lubił tą świnkę. Wiesz czemu? Już ci powiem dlaczego. Bo ta świnka je świnkoziółkę. Nie ma zabawy właśnie. Co powiedzieć? No, że jest okej, okay, nie? No jest fajnie, jest super. No wiem, że Krzychu dostał lepiej, no ale wiesz. No i ogólnie teraz koniec odcinka z boksów, bo to było po to, żeby tak. Się kończyć. Ja! Boże! Ale fajnie! Gdzie ja to wielkie postawię? No właśnie myślałem, że... Na dworze, idealnie. To... Za kąta miksera, nie? O, ja się. Ale jest słodziutka, zobacz. Jest taka maleńca. Wow. Wielka świnia, był tam pasztet w ogóle. Ale patrz, jaki ma dom atrakcji. No widzę właśnie. Hotel świnkowy, nie? Pięciogwiazdkowy. Pięciogwiazdkowy apartament, no. Jezu, ja nie wiem, co ja mam mówić, serio. No i ogólnie, wiesz, tutaj mówiono, że niestety, ale świnka sama żyć nie może, więc będziesz pewnie kiedyś musiała znaleźć drugą. Mam od razu, Marta, do ciebie pomysł na film, że spędzam 24 godziny w klatce ze świnką. Normalnie sikasz, jesz z nią. Jest poidełko, jest jakieś świnko ziółka. Dużo świnko ziółka. Dużo ziółka przynosić. Dużo świnko ziółek i dasz radę. Ja świnko ziółka podrzucam. Opatrz, rzuca się. Jutro już świnko ziółek nie będzie. No właśnie. Ten. Słodziutka, nie? No jest. I ogólnie nazywa się Marta, bo wygląda jak ty. No jest podobna do ciebie. Ja się nie mogę doczekać, aż wejdzie na huśtawkę do prankowania świnek morskich. No. Kiedy ona dostanie po raz pierwszy pranka. Bo jest mała. Właśnie drugi raz, dlatego tyle dotrwało, jak ją wyciągałem. Do domku? No. Zrób miejsce na górze, przyniesiemy to. No. Ja, ale fajnie. Ale miałam takie, tak sobie myślałam, może skoro i tak nie zrobię mini niespodziankowej imprezy, bo i tak wiem, że będzie impreza, to może mi jakieś zwierzątko kupię. I serio miałam takie, a może? Raz zapiszczała ta świnka. Raz jak ja ją wyciągałem i raz jak Marta tak krzyknęła trochę, nie? No zobacz, tak, ale bardzo grzeczna. Ja nie wiem, co się dzieje. No. Także właśnie, moi drodzy, nowe zwierzę w domu ekipy. Dokładnie tak. Martusia ekipy. A Marta patrz na lewo przy okazji. Wiem, widziałam właśnie. Tam wczorajszy film. O, ale ma miejsce. Świnia. Ej, idealnie, jakby to na wymiar było tutaj po prostu. Ten dom nie byłby prawdziwym domem bez Martusi. I patrz, tego tyca. Możesz Martusię wyciągać tutaj. No i ty górą, nie? Albo górą, no. Ja bym ją poprzytulał. No ja też bym ją przytulała już, ale ona jest zestresowana teraz pewnie, więc... Dobra, to czekamy Martę 2 godziny i ją przytulamy, git. Dobra, git. Popatrzył na telefon, żeby schodzić godzinę. No patrzcie, 19:21 przytulanie. No i jeszcze raz Marta, najlepszego w takim razie. Dzięki.
Chciałam, że wam będzie szczurczyć. Jak będą walczyć? No nie. Nie, ale jak wrzucisz puszka, to będą walczyć. Jezus Maria. Nie. Minął dzień. Jest już następny. Wczoraj w sumie było już późno. Nie chciałem też jakoś męczyć specjalnie zwierzątka, bo musiało sobie się zadomowić. Ale widzę, kupę zrobiło. No, już kupsko, kupa tu jest. O nie. I co, bawiłaś się z niej, Marta? No, już rano ją miałam na rękach, ale nie wiem, gdzie ona teraz jest tak w sumie, bo nie widzę jej w tym domu. Chyba jest pustym. No jest. O! No. Jakiś słodziak, ona jak taki puchowa kulka wygląda. Co jest, świniak? Cały czas się chowa pod tym chomakiem. A można ją na ręce wziąć? Myślisz? Mam. I tyle. Oh no. Nie będziemy jej męczyć, poławimy się z nią na kolejnych filmach, więc subskrybujcie kanał, klikajcie w czerwony przycisk, żeby nie ominąć, nie wiem, jakiegoś odcinka, na przykład jak świnka decyduje o naszym życiu, to musicie być przy tym, więc subskrybujcie i widzimy się jutro, zostawiajcie łapę w górę, do jutra, narazka.